Jestem gościem burmistrza Ciechocinka, pana Jarosława Jucewicza. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ciechocinek to niewielkie miasto, ale jednak może poszczycić się, powiedziałbym, ogromną frekwencją wyborczą. Panie burmistrzu, jak przebiegały wybory w Ciechocinku? Znaczy, wybory w Ciechocinku przebiegły spokojnie i licznie, bo to tak naprawdę trzeba powiedzieć, że jakby dwa aspekty mieliśmy. Po pierwsze, nie było jakichś większych incydentów, a po drugie mieliśmy największą frekwencję w powiecie, jak nie w województwie. Choć tutaj mogę się mylić, bo nie weryfikowaliśmy tego, natomiast cała frekwencja w Ciechocinku to 79,5%, więc bardzo dużo. Czy dużo osób przyjezdnych głosowało w Ciechocinku? Tak, my śmiało możemy powiedzieć, że ta frekwencja, która była tak wysoka, to 8%, to są osoby, które były dopisane do spisu wyborców. Czyli kuracjusze. Tak, tak. I lub osoby przyjezdne na jednodniowy, dwudniowy pobyt. A jakie nastroje obecnie po wyborach panują w mieście i uzdrowisku? Nastroje są ogólnie dobre. Ja zawsze powtarzam, że współpraca musi układać się z każdym. To czyniliśmy i tu sam jako burmistrz zawsze powtarzałem, że jestem w stanie rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim, jestem w stanie rozmawiać z Aleksandrowem, czyli tutaj z ościennymi miastami, ale także z każdym posłem się spotykałem, będąc na początku tej swojej kadencji i tak naprawdę można powiedzieć, że z każdym gdzieś tutaj w tym gabinecie miałem możliwość porozmawiania, czy to z senatorem Boberem, czy to z posłem Myrchą, czy to z panią Gębicką, czy to z senatorem Łyczakiem, czy to z poseł Borowiak, więc tutaj myślę, że Ciechocinek był zawsze otwarty i każdy, kto mógł teraz wyrazić swoją opinię z mieszkańców, to zrobił, a my jako samorząd musimy współdziałać, niezależnie od tego, kto został wybrany, z tego względu, że działamy dla ogółu mieszkańców, a nie tylko dla burmistrza czy osób wybranych. Zwracał się do mnie pan poseł Myrcha odnośnie tego, że jakby widzi taką potrzebę, żeby w Ciechocinku takie biuro powołać. Myślę, że warto by było, żeby w Ciechocinku takie biuro było, z tego względu, że do Ciechocinka trafia cała rzesza turystów z całej Polski, więc myślę, że Ciechocinek powinien mieć taką komunikację tutaj bezpośrednio przez posłów. Patrząc na turystykę Ciechocinka i na ilość rzeszy turystów, także z zagranicy, myślę, że Ciechocinek powinien być tak doceniony, jeżeli to tak można nazwać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, proszę bardzo.